Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Star Wars Jedi Survivor. No i w dzisiejszym materiale przejdę na kolejną misję główną. A mianowicie muszę dojść do szczeliny magmowej. Kolejna misja od Eno Cordove. No, główna historia, więc z pewnością dowiemy się kilku ciekawych rzeczy fabularnych. No, najszybciej będzie właśnie przecieć za pomocą nietoperza i zobaczymy. Zniszczona osada. W większości została sprawdzona, ale teraz mamy trochę nowe regiony. Pytanie, czy idę w dobrym kierunku? Chwila, moment. Jak mam się dostać aż tak wysoko? Tędy? Potrzebna jest jakaś kula, więcej nie wykonamy. Więc chyba wspinaczka. A, tylko walka z minibossem się niestety szykuje. Prawdę mówiąc, już nie pamiętam, jakie miał umiejętności. Załatwmy mniejszych. Ten z kolei. O kurde, jeszcze trzeci z mniejszych, naprawdę. Kurde. Pamiętam, ten atak jest ciężki do obrony. No dobra, daliśmy radę i teraz mamy nową umiejętność w postaci przechodzenia przez zielony laser. Więc zaraz to zrobimy. Ale jeszcze jedna kwestia mnie chyba pominęła za wcześniej, a mianowicie kolejna platforma. Na czym ona polega? Czemu tak kupa złomu nie chce działać? Może po prostu rozwalę ten przeklęty szmelc? Deficyt techniczny? Minęły wieki, od kiedy Republika porzuciła Kobo, a wraz z upływem czasu ginęła wiedza o specjalistycznej technologii z tej planety. Na nowo przybyłych takie obiekty stanowiły zagadkę. Dobra, myślę, że jest jednak możliwość, żeby odblokować te dziwne struktury, ale jak się to robiło, już dokładnie nie pamiętam. BD-1 musiał jakkolwiek wkroczyć do akcji, ale nie pamiętam pod którym przyciskiem, pod dolnym chyba. Tak jest, i teraz jak się strzelało? R2 rzeczywiście. Patrzcie na to. To spali. I tym oto sposobem mamy znajdźkę. Zdaje się, że Z coś wyciągnie z tego dysku. No dobra, jeszcze kulę zabiorę trochę niżej. Tam mieliśmy jeszcze inną misję. Tędy. Zaraz, czy ja aby na pewno patrzę w dobry kierunek? Chyba tak. Zobaczmy. Gdzie to musi zacieć? Nic tam nie jest. I co odblokuje? Kolejne wrota. Okej, fajna sprawa. Może więcej zdrowia albo coś w tym stylu. Okej, zwiększono maksymalne zdrowie. Nie było to jakimś super ciężkim zadaniem, łamigłówką. Tylko musieliśmy wykonać nowe umiejętności, które ostatnio otrzymaliśmy. Dobra, więc to akurat była kwestia bardziej poboczna. Teraz natomiast idziemy na zupełnie nowe tereny za pomocą potrójnego skoku. Proszę bardzo. Zaraz, pod B. Teraz. To akurat będą tereny całkowicie nowe. Główna fabuła się szykuje, zobaczmy. Dobra.
O kurde. Ale widoki. No, i jest. Mam swój namiar, lecę. Dałeś radę. Ktoś cię widział? Mnie? Nie ma szans. Co my tu mamy? Jakiś ślad droida? Dobra, szukamy. Jakiś dźwig serwisowy. Może tamtędy da się wejść. Lepszej opcji nie widzę. Jedyna droga do Lukerhalka wiedzie przez to bagno. Może dla ciebie. Chcesz się przejechać, Bidi? Gdy będziesz gotów, wejdź na suwnicę. Będę czuwał. Przyjąłem. Dobry sposób, żeby nie upaczkać butów. Teraz musimy tylko uratować Zee. Szykuje się misja na bardziej zaawansowanym bagnie, trochę niżej. Ciekawe, czy wszędzie będzie można się właśnie przedostawać. Chyba nie wszędzie. Tędy jedynie mamy niebezpieczeństwo. Zobaczymy. O kurde. Tyle. Dalej nie przejdę. No jeszcze patrząc na jakieś dodatkowe możliwości, raczej nic nie widzę. Trzeba się jednak za pomocą nietoperka niżej ustawić. Trudno wierzyć, że na tym bagnie może coś żyć. Zdaje się, że nasz szybołów sobie radzi. Widzisz ten budynek mały? Ktoś faktycznie tu mieszka. Albo mieszkał. Aha, idziemy w dobrym kierunku. Artefakty. Jak myślisz, ile to jest warte? Nic nie jest warte zadzierania z jeźdźcami. Ruszaj się. Ryzykowny interes. Dwoje poszukiwaczy badało bagno, żeby sprawdzić, czy da się z niego wyciągnąć kawałki uszkodzonego Lukerhalka na sprzedaż. Jednocześnie narazili się na gniew jeźdźców. Nawet nie widać w sumie po nich śladów. Może zostali załatwieni. Chociaż w sumie są jakieś trupy. Nawet nie widzę. Dobra, to z kolei będzie skrót jakoś później do odblokowania. No jak dalej? O kurde. Tu jakie stworzyli trupy. Sceneria niczym z horrorów. Nie martw się o mnie, nic mi nie będzie. Musimy tylko znaleźć mój czytnik danych. Nie możemy ci po prostu kupić nowego? A zdecydowanie nie. Na tym czytniku znajduje się całe moje życie. Bohaterka wini, zaraz porozmawiamy, jeżeli będzie taka opcja tędy. Nie mogę, zablokowane. Muszę na samym początku chyba porozmawiać. No jest mi to wszystko. Jakieś sekrety, cokolwiek, nic. Powiedz mi, i nie mam na myśli nic złego, ale czy na takiej planecie można... Sprawdźmy to miejsce. Nowy to nie, ale założę się, że znalazłabym taki, który działa. Ach, to bardzo miłe z twojej strony. Jednak tamten czytnik ma dla mnie wartość sentymentalną. Zek to jest z innej planety jeszcze. Ciekawe. Karl, co ty tu robisz? Mogę spytać o to samo, Zig. Jestem tu, żeby znaleźć Zee. Ta, ja też. A ja nazywam się Winnie Ellis. Jesteś Karl, tak? Ledwo się znamy, ale przydałaby mi się pomoc. Czego potrzebujesz? Słyszałam, że na bagnach żyje ptak o przepięknym upierzeniu. Ale gdy chciałam mu się przyjrzeć z bliska, capnął mój czytnik i odleciał. Dokąd poleciał? Mają gniazdo na jednej z kamiennych kolumn niedaleko. Poszłabym, ale Winnie mówi, że muszę zostać u jej boku. Tak! Chodzi o tamtą iglicę. Jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Zobaczę, co da się zrobić. Lśnisz niczym gwiazdy. To takie powiedzenie z Coruscant. Może powiem po prostu dzięki, Karl.
Dobra, czyli mamy misję bardziej poboczną. Zobaczmy jeszcze, w którą stronę. Tego. Tędy? No ale nie ma innej drogi na tę kolumnę. Pogłoska. Nie mogę wejść w interakcję. Dobra, chyba musimy zaskoczyć. Na czym to polega? Cały głaz się świeci na czerwono. Chodź tu, BD-1. Rozbity droid Semp. Ej kurde, co ja zdobyłem? Dać mi informację. Wyprodukowany w katedralnych fabrykach Xi Charyan, samobieżny droid bojowy o zmiennej geometrii, był głównym wsparciem myśliwców separatystów w wojnach klonów. Bagna otaczające Laker Halka są ich pełne, co sugeruje, że gdy okręt rozbił się na Kobo, droidy zostały rozrzucone wokół. Rzeczywiście mamy jakieś droidy. Ale co dalej? Niestety nie mogę wejść w interakcję. Ale jeszcze jest dodatkowy poziom niższy, którego do tej pory nie zauważyłem. Może to będzie rozwiązaniem. Dzięki, Billy. Pośpieszny, nieopuszczony obóz. Niezależnie od tego, co robili tu poszukiwacze, zdaje się, że obecność pobliskich jeźdźców lub smoła w bagnie ich powstrzymała. To miejsce poszukiwań zostało porzucone, najwyraźniej w pośpiechu. Muszę się ruszać! O kurde, dobra, nie zwróciłem uwagi. Czyli zapewne na potrójnym skoku dałoby radę się przedostać, spróbujmy. No, wystarczy. Ale co dalej? Po co może chodzić twórcom? Nie mogę się przedostać. Pomóż Zik. Teraz z kolei... Wszędzie się to wciska. Dobra. Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi twórcom, odblokowano skrót. Jakim sposobem skrót? Idę na całkowicie nowe tereny chyba, nie? Byłeś kiedyś w tak dużym okręcie, mały? Ja dawno temu. Nie cieszy mnie ta myśl, ale trzymają tam Zi, a ja nie wrócę bez niej. Można się jednak trochę zgubić. Gdzie miałbym się teraz przedostać? Tamtędy po szmatach? Nie wiem. Co jest nie tak? Bez sensu. A, no fajnie, że od początku zaczynam. No dobra, czy jestem po raz kolejny na górze i chyba będę musiał się przyciągnąć, tak? Zobaczmy rzeczywiście. Gdzie ja w sumie zlatuję? Znowu przyciągnięcie. O, graty? O. Coś jeszcze BD-1 posiada. Chyba skrót na wcześniejsze tereny. I rzeczywiście. Dobra, więc gdzie się w sumie zaczynam udawać? Tędy? Idziemy w dobrym kierunku, ale misji pobocznej jeszcze nie mogę wykonać. Muszę jakimś sposobem chyba platformę zacząć podnosić dopiero wtedy. Ciekawa sprawa. No muszę w tym miejscu przyznać, że bagna prezentują się jednak zupełnie inaczej niż dotychczasowe tereny Kobo. Przez chwilę aż się zacząłem zastanawiać, o kurde! Jeszcze same platformy się obniżają, ale całkowicie do końca? Nie, nie całkowicie. Czyli nie jest to aż takie ryzykowne.
A przez chwilę się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście jestem na Kobo, czy może na jakiejś zupełnie innej planecie. Ale cały czas Kobo oczywiście. Też różnorodna planeta. No i dobra, mamy save'a. Tutaj jesteś. Gotowy uratować ekscentrycznego droida z czasów Wielkiej Republiki? Tak, a ty? Przecież tu jestem, prawda? Ten już chyba nigdzie nie wejdziemy. Dobra. Patroluję. Rozkaz rob. W górę. Już po tobie. Zginął. Łapać go. Zostało. Rzucają granatami. Nie. Dobra, odepchnięcie trochę ich załatwiło. Akurat strzał z wrzutni. Próba przebrnięcia na drugą stronę to zły pomysł. Dobra, jeszcze zobaczmy samą arenę, czy coś mnie przypadkiem nie ominęło. Jakieś znajdźki interesujące, ale chyba niczego nie widać. Chyba musimy się na górę udać. Tyle. O, coś jest. Rzućmy okiem. Zatopiony AAT. Czołgi bojowe AAT były głównymi jednostkami pancernymi w arsenale Federacji Handlowej, a później separatystów. Ta konkretna maszyna padła jednak ofiarą endemicznej i nieustępliwej smoły w Skobo. No rzeczywiście, można łatwo jednak utonąć. O, co tym razem? Dwa minibossy jednocześnie. Nic ci nie jest. Uniknięto wroga. Niezbyt ciepłe powitanie. Pukanie raczej odpada. Po zajęciu Lekker Halka jeźdźcy chaosu skonstruowali prowizoryczny dok w jego dolnej części, który pozwolił im transportować rozmaite, cuchnące i tajemnicze towary do środka ich nowej bazy i na zewnątrz. Dzień jakąś drogę. Też to czujesz, BD? Coś tam mamy, ale za chwilę. Co to jest? Skrót? Winda? Muszę znaleźć inną drogę. Czyli z góry. Patrząc jeszcze na mapę, nic nie mamy. To tędy. Zdołasz rozwalić ten sprzęg? Przekonajmy się. Tutaj. W razie wątpliwości. Dobra, chyba nie zatonie. Ale do bicia. Rzucisz mi z tym, mały? Krótka brudka, ale ja osobiście wolę mieć pełną. Zaraz jak u Kratosa. To gwarantuje więcej doświadczeń automatycznie, ja wam mówię. To już się chyba nie powspinamy zbyt wysoko, chociaż w sumie tędy. Kto wie, może będą znajdźki. Chyba nic. Po co ja to robię? Wszystko nie mam pojęcia. Dobra, zaraz do góry.
I więcej na mapie nie mamy. Chociaż, gdzie jest misja główna? A dalej. Czyli Merin jednak dołączyła? Tak. Jest zdania, że Tamalor bardzo pomoże ścieżce. Dobrze. Odkąd wróciła, masz lepszy nastrój. Dobra, skupmy się. Zee nas potrzebuje. Dobra, pewnie na przód trzeba będzie się jakkolwiek dostać, ale za pomocą cięższego parkouru za chwilę. Ta kupa złomu może lada chwila zatonąć. Nie tam, wytrzyma. Tylko poczekaj, aż zobaczysz, co jest w środku. Nowy wspaniały świat. Kiedy Ravis powołał do życia jeźdźców, łącząc ze sobą różne grupy, zaprosił ich do zamieszkania na pokładzie zniszczonego Lakerhalka. Niektórzy z nich od razu dostrzegli potencjał statku, a inni podeszli do niego z pewną obawą. Coś jeszcze niżej odnajdziemy, bardzo wątpię. Dobra, przyszła pora na parkour zwariowany. O co chodzi twórcom, tak? Może być. Pamiętam, jak kiedyś włamałem się na frachtowiec nad Enami. Ta? Jakieś rady? Nie, w ogóle nie przypominał Lugerhalka. Nie wiem, dlaczego o nim wspomniałem. Możesz się tego pozbyć? Jak najbardziej. No dobra, mamy kolejne piętro. Chyba windę odblokujemy. Niebawem. Więcej nie ma, to jest jedna ścieżka. Nie podoba mi się to. Jesteś modelem 459? Daję strzał. Leci pocisk. Aj, nie zdążyłem odbić. Nie wytrzymasz. Czy te droidy się kłóciły? To się zdarza częściej niż myślisz. Nic dziwnego, że przegrali. Chodź, przejdźmy się. Bra, wcześniej już nic nie mamy, wszystko sprawdzone. Tęskniłeś, BD? Czy ja miałem opcję, żeby się jakkolwiek przyciągać? A nie, to nie ma sensu, to są wcześniejsze tereny. A winda? Działa? Nie wiem. Zróbmy postój. Co dopiero widok? Rozebrałeś kiedyś Lugerhalka, jak jeszcze byłeś złomiarzem? Porozmawiaj. Dobra, mogę porozmawiać. Raz czy dwa? Częściej Venatory. Mój przyjaciel znalazł kiedyś rodzinę smykomyszy grzejących się przy rurze ciepłowniczej. Smykomyszy wlezą wszędzie. Prauf nie wahał się ani chwili. Zabrał je i przemycił do kwatery. Był... Właśnie taki był. Przykro mi, Kala. Dobry kumpel to skarb. No, myślę, że nie ma to jakiegoś większego znaczenia, prawdę mówiąc, czy byśmy porozmawiali, czy nie. No, ale w sumie... Nic nam chyba nie zaszkodzi. To jest dziwna kwestia, że nie mogę jednak windę przyzwać. Wcześniej już mieliśmy windę. Może to nie jest ta winda, może to jakiś inny poziom, kto wie. Tędy? Zablokowane. To byłoby zbyt łatwe. A zawsze warto spróbować. Warsztat... Co tu mamy?
BD1. Jakie tam zyskał dodatkowe znajdźki. Niech będzie. W sumie jestem zadowolony z obecnych. Wypróbujemy go teraz? Miecz świetlny, nie wiem, czy chce mi się w sumie zmieniać, jakkolwiek, szczerze mówiąc. Tutaj tak mało, co widać. Dobra, tam. Ruszamy dalej. Zaraz. Pewnie będzie główna misja. Za chwilę. Tam dobra, to jeszcze jakkolwiek wyżej wskoczyć, ale pytanie jak. O, skarby. Nieźle. Tak się szuka skarbów. O kurde. To jest zbyt wysoko, nie da rady chyba. Nie ma opcji. Ja tak wam chcę wszystko pokazać, ale więcej raczej nie widać. Jedyna opcja to... te oto wrota. Zachowaj czujność. Jeśli ktoś się zbliży, to od razu wal. Od razu wal. Taktyka. Do dzieła! A ci to... co to są? Trzeba było z nami nie zadzierać. Żołnierze na sterydach, Droid BX z karabinem. Uzbrojony w karabin Droid BX miał służyć jako elitarna jednostka wsparcia dystansowego. Świetnie radzi sobie podczas tajnych operacji i krótkich misji snajperskich. Na bliskim dystansie wystrzeliwuje precyzyjne, zabójcze serie z blastera, by przytłoczyć lub zdusić swojego wroga. Ciekawy przeciwnik. Nie było jednak łatwo go załatwić, ładnie potrafił unikać. Wspornikiem? No i proszę. Zawsze w ciebie wierzyłem. Idź dalej. Ja polecę na zwiad, żeby nic nas nie zaskoczyło. Bądź ostrożny. Niżej już nie zaskoczymy teraz. Elektryczności też się raczej nie pozbędę bez znajomego. Się na sponiewierane okręty, jak za dawnych lat. Dokąd lecą? Dobra, mamy i skrót, żeby łatwiej wyminąć te, jak to nazwać, momenty platformowe, całkiem liczne. Ten z kolei, chyba szykuje się walka z bossem. Nie masz upoważnienia.
Jedi. A combo. Zwładniam cel. Śmierć celu jest nieuchronna. Cel zraniony. Dobra, to był jeden z trudniejszych, zwyczajnych wrogów. Coś się jeszcze dzieje? Mogę go zeskanować? Nie ma opcji? Czemu? To jest zupełnie nowy wróg. Jeszcze bez przerwy jakkolwiek skrzypi dziwnie. A nie, bo to pod nami. Przepraszam, to jest ta elektryczność. Nie, to nie ma sensu. Tamtędy chyba. Mogliby tym podbić całą planetę. Ale na coś czekają. Może nie mają jeszcze upoważnienia. Mamy meldunki o obecności wroga. A to było głupie. Zaraz, zaraz. Rusz się! Rusz się! Co mi zrobicie, kolesie? Nic mi nie zrobicie. Dobra, to mamy ekipę znakomitą. Ajajaj, kim jestem? Przyjąłem wrażenia. Zacieram! No tak, samemu się wysadzą, jasna sprawa. Nic nie muszę robić. Co tam umiesz? Wykorzystaj tą Jedi! Kolejny! Słabi umierają. Twoja siła przeciw... Teraz cały statek wie, że tu jesteśmy, he? Pewnie tak. Tędy raczej nie przejdziemy. Co to jest za bariera? Nie mogę przez to przejść. Nowego rodzaju, szarego. Ciekawe. Wszystko sprawdziłem, to jest jedna opcja. Okej, czy mamy i skrót, którego w sumie nie kojarzę? A w sumie mógłbym się zasejwować. Dobra, zobaczmy. W sumie straciłem dwa leczenia, więc czemu by nie? No i zaraz zobaczymy jeszcze do dodatkowego punktu kontrolnego. Tędy. Przeciwstawienie się nam dowodzi otwarty. Uwaga! Wydajność! Zapłacisz za to! Nie dzisiaj! Poratuj, Billy! Używam nadmiernej siły. Na celowniku. Podążanie za nieprzyjacielem. Kurde, nawet nie mam jak się wycofać. Nie
Jesteś jak głupiec. Próbuj dalej. Jakie to jest kombo przeciwników. Ciężko sobie jakkolwiek projść na nich, naprawdę. Złamię cię. Nie pozwolę ci nas zatrzymać. Poddaj się. Pojdź! Nie złamiesz mnie! Więcej nie spróbuję! To ile ma życia? Wreszcie, o rany, ale pojedynek. Zlokowane drzwi? Ciekawe. No witam. A, mamy Bołda. A on sobie jakkolwiek poradzi. O kurde, full auto we mnie jeszcze sprzedaje. Bohater, to dopiero sojusznik. Ten takie combo jeszcze. Daj syn! Restartuję procedury. Nie mają z tobą szans. Dobrze widzieć cię w jednym kawałku. Kurde, to są dopiero ciężkie pojedynki. Już w sumie ostatnie leczenia posiadam. Być zadowolony, że dołączyła do nas Merin. Tak. Cieszę się, że pomoże. Czekaj, słyszysz to? Droidy niszczyciele! Świetnie! Pole ochronne! To nie jest fair! No, pytanie, jak je skontrować? No w odpowiednim momencie trzeba zaatakować. Z droidekami pierwszy raz walczyłem u boku mego mistrza w wojnach klonów. Zamarłem. Droideka? Skonstruowane przez kolikoidy. Droideki są wyposażone w pancerz z bronzium i chronione potężnym polem ochronnym. Droidy te, zwane również niszczycielami, sieją postrach na polu bitwy. Ich bliźniacze są powtarzalne blastery, są szybkie i potężne. A osobiste pola siłowe chronią je przed większością ataków. Podczas wojen klonów nawet Jedi obawiali się przypuszczenia frontalnych ataków na szeregi droideków. Pewnie byłby z ciebie dumny. Mam nadzieję. Rzeczywiście, mało przyjemny wróg. Mają nas na oku! Przyjąłem! Zlikwidujmy ich! Temu, co się dzieje, on natychmiast dosłownie regeneruje swoją barierę. To jest super szybko, ciekawa sprawa. No nareszcie. Tak więc wiesz, że nie tylko po to do nas dołączyła, prawda? Nie wiem, o czym mówisz. Niech ci będzie, Karl. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Turbowinda. Czy ja się domyślam, kto jest w środku? Muszę się przyjrzeć z bliska. Tak, to Zee. Dokąd ona jedzie? Do wieży kontrolnej. W takim razie to jest nasz cel. Widzę problem pod nami. Droidy. Bywało gorzej. Spójrz na te AAT. Mam pewien plan. Karl, pomyślałem, że narobię trochę hałasu, ściągnę ich uwagę, a ty się prześlizgniesz. Przegrupujmy się przy turbowindzie. Co o tym myślisz? Ryzykowne.
Często ostatnio ryzykujemy. Powodzenia. Wzajemnie. Dobra, szykuje się kolejny ciężki pojedynek. Kurde, poziom trudności się jednak trochę zwiększył, muszę w tym miejscu przyznać. Tyle właśnie wojen. Na nowe droidy jednocześnie. Ale jest hangar pełen części. Armia, cała nasza. Gotowa szukać mojego zaginionego mistrza. Pochodzenie celu. Świeżo pozyskane mlekary Halku, Yupan i Ravis przeglądają odkrytą przed siebie armię i ustalają, co mogą dzięki niej dokonać. Nadejdzie czas, dam ci sygnał. Jaki sygnał? Zaufaj mi, nie da się tego przegapić. Co jest? Nie, jeszcze się nie zmusili. Ślad po nich zaginął. Jak to? Wróg nadchodzi! Szukaj! Wracaj do siebie! Droideka wypadł z gry! Wykryto uszkodzenia! Tylko ty i... Pora ruszać! Nie wydaje mi się! Dobra, mamy dodatkowy punkt kontrolny, ale szczerze mówiąc, kończą mi się niestety zasoby. Dosłownie mam ostatnie leczenie. Mam jednak nadzieję na jakiś skrót całkiem przydatny, zaraz zobaczymy. Nic nie widać. Niedobrze. A teraz się akurat trochę zgubiłem. Co mam zrobić niby? O, winda. Tędy? Zablokowany, nie ma opcji. O, mamy i safe, okej. Znakomity dosłownie moment. Dobra, w takim razie zobaczmy odpoczynek, umiejętności. I w co by teraz podejść? Miecz świetlny, mocny, atak oburęczny, mój ulubiony. To muszę załadować rozrywające uderzenie. Przytrzymaj LB i naciśnij X, aby wykonać potężny, zamaszysty atak. A zaraz zobaczymy. Czyli trzymam LB i potem... O, co się dzieje? Potrafi wejść z przytupem. Dobra, czyli LB i atakujemy. Dobra, coś zupełnie nowego, jasna sprawa. Dobra, więc w tym miejscu jednak zakończę dzisiejszy odcinek, zrobiłem całkiem duże postępy. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, jak to będzie wyglądało koło rodzenia, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.